Pewien Meksykanin uznał, że zanim zacznie rzeźbić swoje ciało kulturysty, najpierw musi zwiększyć masę. Jak postanowił, tak i zrobił, a był przy tym postanowieniu niezwykle uparty, osiągając masę 600 kg. Los chciał, że niedługo potem zmarł i nie zdążył osiągnąć wymarzonych sportowych kształtów. Tak czy siak zapisał się w księdze rekordów Guinnessa jako najgrubszy człowiek świata. Ciekawe, czy pamiętacie jeszcze ze szkoły podstawowej, czym różni się masa od ciężaru? Fizyk może obliczyć ciężar takiego człowieka i powiedzieć, że wynosi on prawie 6000 N. Ta informacja przyda się w momencie wyciągania grubasa z domu za pomocą liny. Pozwoli to określić, czy lina, której używamy, utrzyma przyczepiony do niej ciężar. Nie chcemy przecież, by po zerwaniu liny pacjent, spadając, przebił strop mieszkania. Jest to jeden z niezbyt mądrych przykładów, w których możemy wykorzystać fizykę do oceny bezpieczeństwa transportu ludzi lub materiałów. Fizyka bada przeróżne obiekty pod względem ich rozmiarów, masy albo czasu trwania jakiegoś zdarzenia. A wyniki tych badań mogą mieć różne zastosowanie. Aby coś zmierzyć, niezbędny jest odpowiedni przyrząd pomiarowy. Nikt przecież nie będzie mierzył linijką masę Bebingtona Terriera ani termometrem ciśnienia na dworze. Jestem ciekaw, czy wiecie, jakim przyrządem pomiarowym bada się gęstość cieczy? Odpowiedź znajdziecie w karcie u góry. Inną kwestią jest zakres pomiarowy przyrządu. Metrówką będziemy mierzyć długości do kilku metrów, a suwmiarką do kilku centymetrów. Jak myślicie, dlaczego nie stosujemy tych przyrządów zamiennie? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, wystarczy spróbować zważyć się na wadze kuchennej. Ważną też kwestią jest dokładność pomiaru. Mierząc np. odległość między Ziemią a Słońcem, albo między dwoma miastami, nie potrzebujemy dokładności do 1 mm. Co innego, gdy chcemy dobrać klucz do nakrętki. Tutaj 1 mm ma już kolosalne znaczenie, bo kluczem 11 mm raczej nie odkręcimy nakrętki 13, choć znam takich, co próbowali. Do pomiarów masy używamy wagę. Mogą to być wagi o dużym zakresie pomiarowym, jak na przykład wagi samochodowe montowane w różnych zakładach produkcyjnych. Mogą mieć one zakres pomiarowy od 0 do 60 ton, o niepewności wzorcowania do 20 kg. Takie wagi znajdują się na przykład na terenie zakładów azotowych w puławach należących do grupy azoty. Występują też wagi o mniejszych zakresach, jak na przykład wagi platformowe, szalkowe, łazienkowe kuchenne, sklepowe, no i analityczne. Mają one różne zakresy pomiarowe i dokładności, bo są wykorzystywane w różnych celach. Masy olbrzymie, jak na przykład masy gwiazd, albo maleńkie, jak masy atomów, wyznacza się innymi, bardziej skomplikowanymi metodami. Na ludzki rozum jest to nie do ogarnięcia, dlatego zajmują się tym jajogłowi z placówek naukowych. Do pomiaru małych obiektów precyzyjnych może służyć np. suwmiarka, mikromierz, albo mikroskop wyposażony w podziałkę milimetrową. Na temat suwmiarki i mikromierza rozczulałem się w moim innym filmie. Kto chce, może zobaczyć. Z mikroskopem zaś pewnie spotkaliście się na lekcji biologii, oglądając przez niego cebulę czy innego pantofelka. Kolejnym wyspecjalizowanym urządzeniem optycznym do pomiaru odległości rzędu kilku mikrometrów może być optimetr. Podobnie jak w przypadku mas, pomiar bardzo dużych odległości, jak odległość od Ziemi do innej galaktyki, albo bardzo małych, jak na przykład średnica jądra atomowego, odbywa się pośrednio, za pomocą wyznaczonych innych wielkości fizycznych. Pomiaru czasu dokonywać będziecie za pomocą stoperów. Nadziane osoby wykorzystują w tym celu chronograf, znajdujący się w drogich zegarkach. Takie urządzenia posłużą nam raczej do odmierzania niewielkich przedziałów czasu, rzędu kilku lub kilkuset sekund. Do pomiaru większych przedziałów czasu, jak na przykład czas spędzony na nudnej lekcji, posłuży zegar umieszczony w sali, a do pomiaru szacunkowego wieku drzewa przyda się pomiar liczby słoi. Czasy bardzo długie rzędu setek lub tysięcy lat datuje się izotopowo na podstawie oceny zawartości izotopu węgla. Czasy bardzo krótkie lub wymagające precyzyjnego pomiaru można wykonać na podstawie zegarów atomowych. Jajogłowi fizycy obliczają też czas pośrednio z innych danych pomiarowych, ale to wiedza tajemna i nie mogę o niej mówić publicznie. We wszystkich tych pomiarach masy, odległości i czasu można zauważyć jedno. Zakres pomiarów jest olbrzymi, od tych liczonych w tysiącach lat, kilogramów albo metrów do tych liczonych w tysięcznych czy milionowych częściach sekund, kilogramów albo metrów. Fizyka wykonuje pomiary w olbrzymim zakresie, bo jest dziedziną, która zajmuje się olbrzymim spektrum zjawisk, od subatomowych wielkości do wielkości kosmicznych. Z tego też powodu w fizyce wyróżniamy wiele wyspecjalizowanych działów, czy też dziedzin fizyki, z którymi będziecie zapoznawać się na kolejnych lekcjach w szkole i w moich filmach. Trochę więcej na temat tych działów opowiedziałem w innym filmie, do którego dostęp macie w karcie u góry. Podsumowując zebrane informacje, musisz wiedzieć, że nigdy nie będziesz grubszy niż gruby Meksykanin. Fizyka bada masę, długości i czas z szerokiego zakresu, liczonego w setkach milionów do rzędu milionowych części. Pomiary są przeprowadzane urządzeniami pomiarowymi o dostosowanym zakresie pomiarowym. Do pomiaru masy służą różnego rodzaju wagi, do pomiaru czasu czasomierze, a do pomiaru długości mierniki długości. Warto przy tym wymienić ich kilka rodzajów, przykładów użycia i granice ich stosowalności.